Witam Was na kanale Rolnik Szuka. Dziś przyglądamy się maszynie AMJ Agro Porto 300, czyli agregat bezorkowy. Główne informacje dzisiaj przekaże pan Janusz, który jest częściowo konstruktorem tej maszyny za nami. I to on jakby wytłumaczy, skąd te wszystkie rozwiązania się wzięły. Ja pracuję i sprawdzam, jak ta maszyna działa. Na pewno zaletą w tego typu maszynie jest to, że na tych 3 metrach mamy aż 10 łap, czyli to rozstawienie jest gęsto i w przypadku tradycyjnego grubera tam już ta szerokość jest większa. Wiadomo, to podcięcie ma miejsce, bo jednak jedno za drugie zachodzi, ale tutaj jest większa ta powierzchnia podcinania i na pewno w przypadku rzepaku, o zboża, no to zboże, czy talerzówką, czy zwykłym gruberem przelecimy, będzie ok, ale w przypadku rzepaku, gdzieś tych łodyg może nam coś przelecieć, a tu w przypadku tej maszyny, no myślę, że nie ma takiej opcji. Na pewno wszystko zniszczymy. Pracujemy 10 km na godzinę. Głębokość pracy to myślę około 10-13 cm. Ciężko mi jest to określić. Dość głęboko, ale no, ze względu na to, że chcę dobrze wymieszać ten obornik, który tutaj został rozrzucony w sporej ilości. Spalanie chwilowe przy tej głębokości to około 10-11 litrów na hektar, przy małym oczywiście zakładzie, tak żeby nie było omijaków. Jak długo produkujecie taki typ maszyny? 3 lata gdzieś. To było od początku w takiej formie, czy jakieś zmiany przechodziła ta maszyna? Nie, ta maszyna została tak zaprojektowana. Projekt był udany. Strzelony w dziesiątkę, nie było żadnych problemów, żadnych zmian. Jak zostało to wprowadzone do produkcji, tak jest. Poza jedną małą rzeczą, żeśmy zmodernizowali. Ułatwiliśmy regulację pracy talerzy względem wału, w głębokości pracy. Zamiast była regulacja oczkowa jakaś tam przykładana, ale to było trudno, ciężko się tym regulowało i zastosowaliśmy dwie, no my mówimy na to lewarki, dwie śruby zakryte, żeby się nie sypał kurz i to jest wygodna regulacja. W zasadzie regulacja talerzy reguluje się tylko i wyłącznie raz, bo ona jest połączona wraz z tymi siłownikami, że później czyli jak robimy głębiej czy płytej, to ona jest zawsze na tym samym poziomie. Porto 300 prowadził będzie John Deere 6R185 na autotraku. Wprowadzamy sobie maszynę do systemu. Uprawa roli, szerokość robocza 3 metry, punkt roboczy, zapis pracy będziemy uruchamiać po tylnym zaczepie trzypunktowym, czyli po opuszczeniu będzie nam się liczyć powierzchnia przepracowana. Nowa praca, głębokość około 8 cm. Standardowy rozmiar ścieżek. No tutaj nawet nam pasuje. 2,60 sobie zrobimy. Zakładki 40 cm. Może zrobimy sobie 2,7. OK. Zapisz. OK. I możemy rozpocząć pracę. Musimy wyregulować ten segment talerzy, one tak naprawdę muszą muskać ziemię, one nie są tutaj do jakiejś większej uprawy. No a maszyna jest fabrycznie nowa, więc potrzebujemy tej regulacji tutaj troszeczkę zrobić. Przydałaby się w sumie tutaj taka skala, która mówiłaby, czy jest równo wkręcone, to nie trzeba było mieć miary. Tutaj już jest standardem ten siłownik, że to jest regulacja głębokości
w naszej firmie jest standardem regulacja tej głębokości, są siłowniki, hydrauliczna regulacja z takimi klipsami, bo nie każdy rozdzielacz w ciągniku jest w idealnym stanie, dlatego mamy klipsy. Ktoś może z tego nie korzystać, woli korzystać zupełnie bez tego, to może. No dobrze, no to teraz może zabezpieczenia. Jak to jest w takich warunkach gdzieś kamienistych? Ja wychodzę z założenia, że zabezpieczenie hydrauliczne non-stop jest to najlepsze zabezpieczenie w każdych warunkach, czy kamienistych, czy... No to jest zabezpieczenie najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że ono się w zasadzie nie zużywa. Zużycie polega... No nie występuje. No, gdyby było tak duże przeciążenie, że się uszkodził jakiś uszczelniacz, to możemy to później rozkręcić. Kilkadziesiąt złotych kosztuje nowy uszczelniacz i temat zamknięty. Gdy zastosujemy sprężynę, pod warunkiem, że ją dobrze dobierzemy i kupimy dobrej jakości sprężynę, ona działa przez jakiś czas, bo sprężyny się zużywają. Każdy wie o tym, że resory kiedyś trzeba było chabrować i te sprężyny też by należało po jakimś czasie chabrować. Resory w samochodach odeszły do lamusa, no i trzeba iść z duchem czasu, weszły poduszki powietrzne, tutaj trzeba iść z duchem czasu, jest zastosowana hydraulika, no, która się nie zużywa, pracuje długie lata. Jak jest z głębokością roboczą takiej maszyny? Bo to tak naprawdę może być agregat ścierniskowy, prawda? Tak jest. Jako agregat ścierniskowy ktoś chce, jest to, w tej chwili są przykręcone te skrzydełka, możemy stosować jako agregat ścierniskowy i robić to najpłytej, jak ktoś potrafi. Gdy stosujemy go jako agregat do uprawy uproszczonej, powinniśmy odkręcić te skrzydełka i pracować około 30 cm, 25 cm, zależy jaki kto ma ciągnik, jaką glebę, jak uważa, że należy tą ziemię wzruszyć. Ja uważam, że to jest maszyna do uprawy bezorkowej. Do uprawy pościerniskowej są talerzówki. No o czym, co tu jeszcze możemy powiedzieć na temat tej hydrauliki? Mamy manometr, na którym ustawiamy zakres pracy. Jak jest miękko, wszystko jest w porządku, to w granicach 50 barów, 50 atmosfer w zasadzie już się pracuje. No ale gdy jest twardo, ktoś chce robić głębiej, no może dojechać nawet do 120. Później no, przestaje być to już zabezpieczeniem hydraulicznym, tylko jest, bo jest. Ile wytrzyma maszyna, tak? Ile wytrzyma maszyna. Mamy tutaj zawór po to, żeby było można spokojnie odpiąć węża. Jak jest wszystko szczelne, nie ma żadnego wycieku, możemy sobie, nigdy już tego nie podpina. Mamy okres po żniwach, więc uprawy pożniwne i tutaj w tym przypadku mieszamy obornik, więc pracujemy troszeczkę głębiej, ale ta maszyna ma możliwość pracowania jeszcze głębiej po odkręcaniu tych skrzydełek. Także teraz tak naprawdę pracujemy nim jako gruber, a dopiero gdy chcielibyśmy głęboko uprawiać, to odkręcamy i do 30 cm możemy spokojnie takim bezorkowcem działać. To jest maszyna 3 metry. Jest możliwość odkręcenia, powiedzmy, dwóch nóg i będzie no, 2,5 metra, 2,60, zależy jak tam ktoś to uzna. Czyli fajnie, bo to jakby... Tak, się... tak. To jest w standardzie zrobione. Dlaczego tak to zostało zrobione? Często jest tak, że rolnicy mają zamiar kupić trochę większy ciągnik. No i żeby później już tej maszyny nie kupować większej, no to my mamy takie rozwiązanie. Wystarczy wtedy odkręcić tego węża tam na siłowniku. Maszyna od nas wychodzi, nie jest zalana olejem, żeby tych olejów nie mieszać. Odkręcić węża, zostawić sobie tu gdzieś w garażu, pracować tym, co ma. Za rok, za dwa nowe wnioski, nowe dofinansowanie, nowy ciągnik, przykręca. Tak, bo temat zamknięty. No troszkę trudniej się wtedy pracuje, no bo od miedzy pracujemy na, tu przy całym ciągniku mamy, no mniej widać. No ale no jest taka możliwość. Jakby no, szybciej to możemy chyba zrobić, no bo moglibyśmy też odkręcić tutaj tą grządziel, tak? No tak, ale no, dodatkowy ciężar musimy nosić i tak dalej. Pewnie jak pan tu fajnie powiedział grządziel. Dlaczego tego typu grządziel wybraliśmy? No niektórzy myślą, że tylko, że wygięta, że coś, a to jest proste zjawisko. Nie każdy rolnik się nad tym pewnie od razu zastanowi, że to jest taka powinna być, a nie inna.
Gdy mamy prostą, to odcinek do ziemi jest, no powiedzmy tutaj, nie wiem, 70-80 cm. I teraz te 70-80 cm jest narażone w tym miejscu, powiedzmy, na wyginanie, bo jest bardzo duża dźwignia. A gdy jest to zrobione w ten sposób, to odginanie występuje dopiero tutaj, czyli te 25 cm. To jest niesamowita różnica w sile, żeby to się cokolwiek uszkodziło. Możemy zawadzić dużym ciągnikiem jedną, ona nie ma prawa, żeby się odgięła. Nieraz jest taka sytuacja, że jest kamień, tak wygląda, że ona go podbiera i to obciążenie występuje w takim kierunku, że się nie chce to odgiąć. I dlatego zastosowaliśmy tego typu, bo nigdy nie ma z tym żadnego problemu, że coś się skrzywiło i tak dalej. To jest najlepszy układ, który występuje według mnie w Europie, na świecie. Tego typu półokrągły, daleko. Zawsze jest ciągany, tak widać, że tu tego zawsze jest ciągany. On nie ma prawa się tu nic skrzywić. Rama jest wykonana ze stali, jest 355. To jest belka, która idzie do samego końca, ze ścianką 8, z profilu 100 na 120. Wzmocniona jest tutaj, powiedzmy, do tej ramy jeszcze takimi nakładkami. Dlatego tutaj jest łączenie, jest jakby w drugą stronę, bo te siły występują tak krzyżowo, że właśnie musi być tak połączona, a nie inaczej, nie w ten sposób, żeby ta była pełna, bo w tubie się wtedy by występowało pękanie. Czegoś takiego u nas nie występuje. Rama jest pomalowana proszkowo, wcześniej jest ośrutowana. Mamy dwa rodzaje zaczepów, drugą kategorię, trzecią kategorię, jak to woli, jaki ma kto ciągnik. Dlaczego te elementy, ten element tutaj łącznika jest skręcany? Nie jest przyspawany, tylko jest taki skonstruowany z elementów. No dlaczego? No bo połączenia spawane, no w tym przypadku trudniej byłoby malować, gdzieś tam można to łatwiej przetransportować, ale tak naprawdę również połączenia skręcane nie będą pękać, no zawsze gdzieś jakieś naprężenia występują, dlatego to jest skręcane. No. Ten amortyzator, tak? Czy jak to nie, jest... to jest akumulator. Akumulator hydrauliczny. Akumulator hydrauliczny jest 5-litrowy. Jeden siłownik ma 0,4 litra do pełnego wciśnięcia, czyli ma odpowiedni zapas, gdy potrzeba na to, żeby ten olej zmieścić w zbiorniku. Dlaczego stosujemy, ktoś powie, tego rodzaju przewody? No bo te przewody mają bardzo duży 220 bar. A o dłutach, nie wiem, stosujecie jakieś różne dłuta, czy jednego typu? My w standardzie stosujemy tylko tego typu dłuta. Jeśli ktoś sobie zażyczy, to mamy dłuta napawane twardym takim materiałem, takim jak w koparkach są napawane zęby. No i również możemy je klientom udostępniać. Dodatkowa opłata, ale jest to możliwe. Bo te elementy robocze też są u Was wykonywane, czy...? Nie. Te elementy kupujemy. Dwóch dostawców włoskich mamy na te elementy. Bo tutaj jeszcze jest dodatkowe jakieś zabezpieczenie? To jest zabezpieczenie ścinane. My na montażu wkładamy sobie śrubę i do transportu ta śruba jest włożona. Klient ją sobie wyjmuje, możemy włożyć zwykłego druta na tą chwilę, ale gdyby, nie wiem, no w polu pękł przewód klientowi, jakikolwiek, nie wiem, zawadził o jakiś element wystający, no coś się wydarzyło, to wystarczy, że sobie odkręci, pominie jeden siłownik, tu włoży śrubę i może tą pracę w polu skończyć. Może nic nie robić, może mieć 10 śrub w skrzynce na narzędzia i wtedy może skończyć jako na ścinanych. Tu mamy transportowe składanie talerzy, żeby można było, powiedzmy, złożyć. Wyjmujemy tego stworzenia, przykładamy do góry. Wały są do wyboru. Wał jest to, tu jest daszkowy, możemy zamontować wał, jaki kto chce. No, najczęściej sprzedaje się na wale rurowym tego typu maszynę. Chociaż no, ładnie wygląda daszkowy czy tołownikowy, który tam gdzieś tam prezentowaliśmy. Widać, że ta maszyna robi dobrą robotę w tym przypadku.
nie bylibyśmy w stanie tak głęboko ustawić brony talerzowej, żeby na takiej głębokości nam ten obornik przemieszało. Także no, w tym przypadku jako maszyna taka uprawowa i mieszanie obornika, moim zdaniem Gruber wygrywa, choć wydajność brony talerzowej też tutaj jest ważnym argumentem i na pewno jest na korzyść właśnie brony. Tutaj piasty, talerzy, te talerze, te we wszystkich dwie strony też to jest... Tak, tak. Talerze są ustawione w dwie strony. No tak są ustawione jak są. Piasty stosujemy w standardzie bezobsługowe. No i co, no powinno być to tak ustawione w pracy, żeby te talerze tylko w zasadzie muskały ziemię i wyrównywały to, co tam te grządziele tam coś zrobią, no, wzruszą tą ziemię. Łapnie grządziele. Prosta maszyna, bardzo popularna w tej chwili zrobiła się w Polsce i na świecie. Sprzedajemy tego dużej ilości do Hiszpanii, na Litwę. No jednak ta uprawa bezorkowa zaczęła się chyba mocno promować i ludzie stosują tą. No i chyba jest to jedyne rozwiązanie przy dzisiejszym braku wody, przy cenie paliwa. Płodozmian i uprawa bezorkowa. Mamy 4-metrową, będziemy mieli i 5,5 metra. Też już ją mamy w zasadzie narysowaną, ale to już są takie duże gospodarstwa, gdzie trzeba mieć ciągnik ponad 300 koni, 350 może do tej 5,5 metra. 4 metry, no to już też ponad 200. Tutaj no, no, zaczynamy tą pracę od 180, ale tu się liczy też i waga tego. 150 też może pojedzie. W zależności od głębokości pracy. No jak chcemy robić po żniwach na te 15 cm, no mniej nawet, no na 10 cm, to pojedziemy dużo mniejszym ciągnikiem, może i 100 koni, ale jak chcemy zrobić głęboko, a ziemia jest twarda, bo było kiedyś tam orane płytko, a chcemy zrobić najgłębiej, no to musimy więcej mocy. No, możemy stosować tą maszynę niemal i na ponad 30 cm. Też żeśmy robili takie próby. No działa, nic się nie urwało, wszystko działa. No ale no, do takiej pracy to głębusz. Ta szerokość pomiędzy tymi łapami, tutaj wszystko za siebie zachodzi, prawda? Te skrzydełka? Zachodzi bardzo, zrobiliśmy ją rozwleczoną, długą, żeby można było wjechać po rzepaku z długimi badylami, żeby się wysoko skoszonym. Chce ktoś wsiać pszenicę po rzepaku, bez żadnego orania jedzie. Chce używać jako agregat ścierniskowy, też wjedzie, tu nie ma żadnych. Zboże wyległe, to nie szkodzi, że wyległe. Takie są duże przestrzenie między tymi nogami, że tutaj się musi wszystko przewalić. Mamy w ofercie też nie 10-łapową, tylko 8. I tak zrobiono, że na końcu jest ten siłownik, czyli ta jedna noga. Też mamy w ofercie taką, ale wtedy już się nie da zrobić z niej 3 metry. Mhm. A ta jest 3 metry, gdzie można zrobić mniej, odkręcając. No wtedy, jak jest na brzegu, mamy taką zaletę, że widzimy go od miedzy. Tak, bo jest właśnie z tyłu i z kabiny dobrze widać ten punkt. Widać od miedzy. No. A każdy chce zrobić jakoś tak równo i przyzwoicie przy tej miedzy. I sąsiadowi też nie na. Nie, no i sąsiadowi miedzy nie uszkodzić. No ale no tak jest, no. To i takie też przy tym wale to są takie, to nie są skrobaki. No my to nas, no można to nazwać jako skrobaki. To są wyrzutniki kamieni albo jakiegoś tam zanieczyszczenia, które wpadnie. I tu jest jeszcze ciekawostka, że spawamy co drugi. Widzi pan ten płaskownik, żeby się zawsze kręciło. Bo gdyby tu kamień wpadł gdzieś tam, on go wyrzuca i jak będą dwa, i obok siebie będą dwa, to się zaczepia i nie chce wyjść. A tak to się obróci i zawsze wyjdzie. Ciekawostka, to? Tak, no. To sam bym do tego, nie wiem, czy ktoś by doszedł do tego. Powiem panu tak, to nie jest mój pomysł. To jest pomysł mojego znajomego rolnika, który właśnie bo były tak produkowane, że ładnie były w linii stosowane i on mówi, że żeby tak robić będzie lepiej i od razu ja jego stwierdzenie zastosowałem, bo uważam, że jest to bardzo mądre rozwiązanie. No
tutaj Swożnie, no to no też tam no, można, że są wszystkie poblokowane, nie? Tutaj ten... Wszystkie Swożnie mamy zabezpieczone taką tutaj łezką, żeby się nie obracały, jako podkładka. Z drugiej strony jest nakrętka. Nie stosujemy tam, no, nakrętka, podkładka, nie stosujemy jakichś tam takich w głównych miejscach, no bo nie wszystkie, no bo na siłowniku stosujemy już zawleczkę, tak? Piasta nakrętka jest tutaj też samohamowna, przykręcona centralnie, piasta bezobsługowa. W razie, nie wiem, jakichś tam problemów, to się bardzo rzadko zdarza z tą piastą. Chciałbym wymienić, łatwo odkręca, jest dostęp. Nie w takim dużym całowniku jest to, tam żaden kamień nie uszkodzi tej nakrętki. Wystarczy oczyścić trochę z piachu, założyć klucz i odkręcić. No, zabezpieczenie tu jest, no, jak w talerzówce, gumowe. No tak, ale ta słupica jest jakby specjalnie projektowana do tutaj. Do tego, tak. Jest tego specjalnie produkowana, projektowana. I teraz tak, jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy. No, ktoś mówi, kupił maszynę 3-metrową, na jaki wał do tego? No też 3-metrowy. Ale odmiedzy nie zrobię, jak odkręcę po jednym. Zrobisz, bo wystarczy poluzować cybanty, przestawić i odmiedzę robić od jednej strony. Będzie wystawał w drugą stronę, no trochę może nieładnie wygląda, ale jeden sezon, dwa sezony, jak ma w planie większy ciągnik, zrobi. Tak jak pan mówi, jest możliwość. Jest możliwość. Tutaj też ta taka belka łącząca, potężna tutaj, nie? Ta belka, proszę pana, to jest belka skrętna. To jest bardzo ważny element tej maszyny. Naprawdę. Teraz tak. Na pole jest niby równe, ale tylko niby. Żeby to pracowało równolegle z całą maszyną, jakby się jedna strona zagłębia bardziej, a druga mniej, to wał to musi utrzymać tę głębokość pracy. I teraz siłowniki mogłyby sobie wychodzić i się skręcać, ale ta belka mu tego na to nie pozwoli. Czyli to te siły ona musi trzymać. Musi trzymać, jest to belka skrętna. Jest to siłownik nurnikowy. Ten element, nurnik jest wykonany ze stali chromowanej. Jest tam 300 chromu powierzchni. Jak ktoś zna się na tych siłownikach, to 300 chromu to są siłowniki tak zwane morskie. Czyli tutaj nie ma żadnej obawy, że tu zakoroduje, może stać na dworzu, nic się nie dzieje. No to super, super. Też informacja. My je wykonujemy w własnym zakresie. Te siłowniki, bo na rynku był problem z takimi siłownikami, które mają 300 chromu. Każdy liczy cenę, pieniądze. A tu trzeba zastosować jakość materiału. Tak, no te maszyny nie zawsze stoją w idealnych warunkach, tylko zimują i tak dalej. Tutaj ruchu dużego też nie ma, bo to one chowają się rzadko, tak naprawdę, bo w ogóle nigdy całkowicie. No wracając może jeszcze do tego tematu sprężyny czy hydraulika. No hydraulika, no ja już powiedziałem zawsze. I teraz, gdy jest sprężyna raz tylko przeciążona, nie ją do końca ścisnąć, jakąkolwiek sprężynę, raz, ona już nie wróci w to samo miejsce. Nie ma takiej możliwości. A tu zawsze wróci w to samo miejsce. Zawsze. I tu nie ma dla niego obciążenia. Jak na sprężynie, to obciążenie jest na samym początku, ruch jest, siła jest mniejsza i się cały czas zwiększa ta siła. A tu od początku do końca siła jest jednakowa. Powiedzmy prawie jednakowa, no bo tam się troszeczkę ciśnienie podnosi, ale bardzo niewiele się podnosi cały czas. Jak teraz mamy przeciążenie, no to olej sobie wpływa do tego akumulatora, spokojnie sobie wpływa, wraca i musi być dobrze. Żadne dźwignie w środku, tam no, jak to te sprężyny są, jakieś dźwignie, coś tam musi być zrobione, było nieużywane, coś się zablokowało, nie chce się kręcić. Tutaj nie ma czegoś takiego. Wszystko się w oleju, nic się nie dzieje, musi się schować. No, często też tam widzę jakieś sprężyna w sprężynie, jeszcze kombinacji tam jest. Bo większą siłę, bo nie działa, to większą siłę, no to sprężynę w sprężynę. No to stąd się wzięło, żeby zwiększyć siłę, żeby można szybciej jechać. U nas zwiększyć siłę, zwiększamy sobie ciśnienie na manometrze i nie mamy sprężyny w sprężynie. No też sama ta regulacja też jest bardzo wygodna, no bo... Podłączamy do ciągnika, no teraz jest odkręcony, no odkręcamy. Ładujemy trochę więcej ciśnienia, zamykamy, koniec. Nazwa skądś taka wymyślona, czy coś do czegoś nawiązuje? Tak, nawiązuje trochę. Nazwa do... Mamy Athos, no i mamy Aramis, no i tu jest, no miało być Portos, ale tu syn trochę zmienił, jest Porto. A to jest Porto 4-metrowe. A wytłumaczymy, dlaczego ta kolorystyka taka tutaj różna bywa na placu?
Jest klient, który chce mieć zielone maszyny i ma zielone maszyny. Jest to klient, no, dealer, który kupuje te maszyny do Hiszpanii. I prawdopodobnie chodzi tu o to, żeby przeciętny Hiszpan nie dzwonił do nas, nie szukał nas, tylko kupował od niego. Dlatego są zielone. Tak, tak chce, tak ma. I tutaj też jest zaprojektowana maszyna, właśnie, że ta noga jest z tyłu, 4-metrowa, żeby od miedzy było widać. Jest również po spięciu ta sama metoda, hak, który no tu jest jeszcze nieskręcony, bo trzeba go ustawić odpowiednią odległość. To u nas zostanie ustawione. To już jest, no już musiało być składane przy tej szerokości. 4 metry nie wolno wyjechać na drogę. Maszyna została zaprojektowana nowa, 4 metry. Potężna tutaj musi być siła, ja tu głęboko w tyle łap wpuścić. Tak? No tu już jest ponad 200 koni. No to tak to... po 300, żeby pewnie sobie spokojnie... Nie, myślę, że to 200 to sobie poradzi. No zależy od głębokości pracy, ale to... No będziemy teraz na tej zasadzie robić 5,60 dokładnie, 5,70, bo chyba ona wyjdzie, czy 5,60 pracy, w zależności jak to ktoś chce policzyć. No bo teraz każda łapa od łapy jest około 30 cm. I teraz jak będziemy jechali, jak doliczymy te 30 cm, to będzie miało 5,90. A jak pojedziemy w tym samym miejscu, to 5,60, tak? Jak na GPS-a będzie pracował rolnik, to on nie będzie robił nakładek, tylko równo. No to proste maszyny, no to... Prosta się teraz patrzy, ale jednak to przebrnąć przez konstrukcję tego, to jest tyle elementów, które trzeba było przemyśleć, że... O, tak, przebrnąć przez konstrukcję na pewno, bo tutaj takie, wie pan, ale to są... Dużo jest takich elementów, no taki element na przykład tutaj. Z tej strony warto spojrzeć na to. Zawiasa. I teraz, żeby się ten stworzeń nie wybijał, tam jakaś nakładka, jakieś stężenie, żeby to wszystko połączyć, żeby teraz po pospawaniu nie skrzywiło się, tylko było prosto, no to tak musi być właśnie zrobione. Wszystko tniemy tu laserem i malowanie, tak jak wcześniej mówiłem, proszek i przygotowanie powierzchni, śrutowanie mechaniczne całkowicie. Dziś pracowaliśmy z bocznymi skrzydełkami, ale jeśli chcecie zobaczyć, jak ten agregat bezorkowy sprawdza się w pracy takiej już naprawdę na głęboko, dajcie znać w komentarzu. Prawdopodobnie będę używał go w pracy uprawowej przed siewem rzepaku. Pominiemy orkę, zrobimy tym bezorkowcem, zobaczymy, jakie będą efekty. Dziękuję za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.